Nazywam się Krzysztof Zadorecki, jestem prezesem w grupy zakupowej z branży grzewczej Grupa ABG. Rynek w roku 2024 w naszej branży można powiedzieć, że podlegał pewnej restytucji po okresie kryzysu około 2-3 lat spowodowanych zamieszaniem związanym z samym COVID-em, jak i później kłopotami logistycznymi w łańcuchach dystrybucyjnych, światowych łańcuchach dystrybucyjnych i zmianami związanymi z agresją Rosji na Ukrainę, związanymi z kolei z ruchami cen, gwałtownymi ruchami cen i wzrostem obaw o dostępność i ceny nośników energii. I ten zeszły rok był takim rokiem właśnie restytucji, powrotu do pewnego rodzaju nowej równowagi po tym okresie czasu, po tym okresie, który wcześniej wspomniałem. I tutaj można byłoby podzielić dla każdego rodzaju źródeł ciepła, on miał trochę inny przebieg. Jeżeli chodzi o pompy ciepła, one miały faktycznie niesamowity wystrzał w całej Europie, również w Polsce w roku 2022, 2020 i jeszcze częściowo początkowo 2023, po czym nastąpił bardzo duży regres związany z załamaniem się popytu i dezorientacją ludzi oraz dosyć dużą nadwyżką podaży tych urządzeń. W związku z tym po stronie producentów było to bardzo mocno odczuwalne załamanie sprzedaży, po stronie dystrybucyjnej również, ale w mniejszym stopniu. Jeżeli chodzi o zeszły rok, to można powiedzieć, że osiągnęliśmy pewną nową równowagę, oczywiście na dużo niższym poziomie niż wcześniej. Jeżeli chodzi o kotły gazowe, w kotłach gazowych z kolei w związku z tym wystrzałem popytu czy potrzeb związanych z dostarczaniem pomp ciepła, kotły zanotowały dosyć duży spadek właśnie ze względu na obawę na ceny gazu, który w którymś momencie poszybował po agresji Rosji w górę. Zostało to odbudowane, znormalizowana została sytuacja z dostępnością tego paliwa, ceny tego paliwa również spadły na rynkach hurtowych. Rząd również zapewnił stabilizację tych cen poprzez zamrożenie cen w gazu. W związku z tym można powiedzieć, wróciliśmy trochę do takiego zwykłego, normalnego biznesu. Jeżeli z kolei chodzi o kotły na biomasę, i tutaj myślę głównie o kotłach peletowych, jak i kotłach w ostatnim czasie na zgazowanie drewna, widzieliśmy dosyć dużą huśtawkę. Czy był moment również właśnie z pompami ciepła, tego ranu na źródła ciepła z części tej OZE, czyli odnawialnych źródeł energii, po czym było tak jak w pompach ciepła załamanie ze względu na wystrzelenie z kolei w cen kotłu, cen w peletu samego, który 2-3-krotnie zwiększył swoją cenę w bardzo krótkim czasie, po czym pelet spadł i z kolei poprzez wsparcie rządowych programów doszło do jego również takiego restytucji i zwiększenia wolumenów sprzedażowych. Czyli w zeszłym roku odczuliśmy delikatną poprawę i stabilizację w pompach ciepła. Jeżeli chodzi o rok 2025, spodziewamy się pewnego trendu bocznego po uzyskaniu stabilizacji w roku 2024. Rok 2025 spodziewamy się w mniej więcej stabilizacji sprzedaży. Myślę, że to, co zapoczątkowane zostało w roku 2024, czyli również bardzo duża presja na cenę, i to zarówno presja ceny urządzeń gazowych, jak i w pomp ciepła, ona została już uwzględniona w deprecjacji ceny w końcówce zeszłego roku. Myślę, że tutaj ta presja będzie dalej wywierana i będzie widoczna po stronie dystrybucyjnej i jakby całości rynku. Jeżeli chodzi o sam rynek i prognozę dla tego rynku, powinniśmy rozgraniczyć dwa rynki. Rynek wymian, czy rynek wtórny i rynek pierwotny. W przypadku rynku pierwotnego, ten rynek wciąż, jak wszyscy wiemy, jest w fazie kryzysu. Jeżeli chodzi o budownictwo wielomieszkaniowe, ono jest ewidentnie w fazie kryzysu. Jeżeli chodzi o budownictwo jednorodzinne, tutaj możemy rozróżnić znowu dwa modele inwestycyjne. Model inwestycyjny indywidualny, gdzie zbudowane są domy w własnym zakresie, jak i budownictwo realizowane przez małe inwestycje deweloperskie. W każdym z nich jest mniejszy czy większy kryzys. W związku z tym, i co ciekawe, ponieważ jest to nowe budownictwo podlegające pod nowe regulacje prawne, nowe rozporządzenie do prawa budowlanego, gdzie już są pewne wymogi odnośnie efektywności energetycznej narzucone i stosowanych rozwiązań technicznych, tam raczej w większości wypadków montowane są już pompy ciepła w zdecydowanej większości, ale ze względu na ich relatywnie niewielki wolumen, ich wpływ na całość rynku nie jest tak bardzo odczuwalny. Natomiast jeżeli chodzi o rynek wtórny, wróciliśmy do takiego biznesu jak co dzień, krótko mówiąc, tam decyduje bardzo często ekonomia, to znaczy
opadł ten strach związany z kosztami nośników energii i w związku z tym ktoś, kto podejmuje decyzję, a nie ma jasnej drogi do uzyskania wsparcia rządowego, bardzo często ogranicza inwestycje do zasadzie takiego replacementu, czyli 1:1. Zepsuł mi się kocioł, wymieniam na nowy kocioł, może trochę nowszej generacji, może jakieś nowsze zastosowanie, trochę nowych ma funkcji, ale de facto zostaje przy tradycyjnym źródle energii. I dopóki to nie będzie, nie zmieni się nic w zakresie prawnych regulacji, sądzę, że ten to zostanie utrzymane. Czyli krótko mówiąc, trend boczny zarówno w urządzeniach gazowych, jak i w urządzeniach typu pompy ciepła.